Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Dwóch Polaków zginęło u wybrzeży Malty, jak podaje Times of Malta. Portal informuje, że byli to nurkowie pływający w morzu w okolicach Żonkor. Do zdarzenia doszło w niedzielę przed południem. Dwóch nurków straciło życie podczas eksploracji jednego z wraków zatopionych u wybrzeży Żonkor w Marsaskala. Policja została powiadomiona o incydencie o godzinie 10:30. Rozpoczęto akcję ratunkową. Maltańskie media podały, że dwaj nurkowie byli obywatelami Polski. 45-letnia ofiara miała problemy na dużej głębokości, a drugi nurek próbował pomóc swojemu koledze. W drodze na powierzchnię przegapili dekompresję, co doprowadziło do tragicznych konsekwencji. Ratownicy wyłowili nurków i sprowadzili ich na brzeg łodzią ratowniczą. Od razu trafili w ręce medyków. Karetka pogotowia przewiozła nurków do szpitala Mater Dei, gdzie wkrótce potem stwierdzono zgon jednego z nich. Drugi, 48-letni nurek, zmarł później w wyniku odniesionych obrażeń. Maltańskie źródła podały, że ofiary były związane ze szkołą nurkowania, która badała wrak Le Polynésien z czasów I wojny światowej na głębokości 50 metrów. Trwa śledztwo w sprawie śmierci nurków. Kierowca taksówki z Lublina, zamiast dowieźć pasażerkę do miejsca docelowego, postanowił poszukać dodatkowych wrażeń i zaatakował sexualnie nietrzeźwą kobietę. W środę, 3 lipca, usłyszał wyrok. Do tych bulwersujących zdarzeń doszło wiosną ubiegłego roku w Lublinie. Gruzin, pracujący jako kierowca taksówki na aplikację, w środku nocy przyjął kolejne zlecenie. Miał zawieźć do domu młodą, odurzoną alkoholem kobietę. Droga przebiegła bez najmniejszych problemów, a kierowca i pasażerka prowadzili ożywioną rozmowę, nawet wspólnie podśpiewując. Widocznie ta zażyłość ośmieliła Gruzina, który po dotarciu pod blok 24-latki przesiadł się na tylne siedzenie i zaczął ją napastować. Zaskoczona i przerażona kobieta próbowała się bronić. Na szczęście po krótkiej szamotaninie udało jej się otworzyć drzwi i uciec na klatkę schodową swojego bloku. Natychmiast zawiadomiła policję. Kierowca został szybko ustalony i zatrzymany. Oskarżono go o napaść i stanął przed sądem. W środę usłyszał wyrok. Został skazany na 6 miesięcy więzienia, przy czym wykonanie kary warunkowo zawieszono na 2 lata. Gruzin musi także zapłacić swojej ofierze 2000 zł odszkodowania oraz przez najbliższe 24 miesiące nie może się do niej zbliżać ani kontaktować. Na polecenie prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze 26 czerwca na terenie powiatu Zgorzeleckiego i innych miejscowości w województwie dolnośląskim zatrzymano 8 osób podejrzanych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem papierosami oraz tytoniem bez polskich znaków akcyzy. Zatrzymania były efektem wspólnego śledztwa prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze oraz funkcjonariuszy nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej z placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu. W operacji brali również udział funkcjonariusze z łódzkiej i dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz zgorzeleccy policjanci. Działania były realizowane także na terenie Niemiec przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego w Dreźnie. Podczas przeszukań ujawniono papierosy różnych marek oraz tytoń bez polskich znaków akcyzy. Znaleziono również znaczne ilości substancji psychotropowych, w tym blisko 1 kg metamfetaminy, tabletki ekstazy, kokainę oraz 6 kg tabletek zawierających pseudoefedrynę. Zabezpieczono także mienie podejrzanych, w tym gotówkę, pojazdy oraz inne przedmioty o łącznej szacunkowej wartości prawie 1,5 miliona złotych. Podejrzani to mężczyźni w wieku od 24 do 43 lat, z czego 6 to mieszkańcy powiatu Zgorzeleckiego, 1 zamieszkały w powiecie wrocławskim oraz 1 zamieszkały na terenie Niemiec. Część z nich była wcześniej karana za podobne przestępstwa. Po doprowadzeniu do prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw skarbowych, które miały miejsce od 2017 roku do końca 2023 roku. Działania te polegały na posiadaniu i obrocie nielegalnymi wyrobami akcyzowymi
co spowodowało uszczuplenia należności publiczno-prawnych w podatku VAT i akcyzie o łącznej wysokości ponad 7 milionów złotych. Trzech podejrzanych usłyszało także zarzuty posiadania znacznych ilości substancji psychotropowych. Wobec pięciu podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwotach od 15 tysięcy do 50 tysięcy złotych, dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju. Zarzucone sprawcom przestępstwa zagrożone są karą pozbawienia wolności nawet do 10 lat. Grupa aktywistów pomagających migrantom przy granicy polsko-białoruskiej może stanąć przed poważnymi problemami prawnymi. Grozi im kara nawet 5 lat więzienia. Od wielu miesięcy przy granicy polsko-białoruskiej trwa kryzys migracyjny wywołany przez działania Aleksandra Łukaszenki, który sprowadził tysiące migrantów, aby zdestabilizować sytuację w Polsce i innych sąsiednich krajach. Łukaszenka otwarcie przyznał, że wspiera przerzut migrantów jako odpowiedź na unijne sankcje, mając na celu wywołanie chaosu. Aby przeciwdziałać niekontrolowanemu przepływowi migrantów, polski rząd wybudował specjalną zaporę na granicy z Białorusią i zwiększył obecność służb. Działania Straży Granicznej i żołnierzy były jednak wielokrotnie krytykowane przez aktywistów pomagających cudzoziemcom. Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że w samym szczycie kryzysu migracyjnego, jesienią 2021 roku, przy granicy powstała grupa aktywistów, którzy za pieniądze mieli pomagać w transporcie migrantów na zachód. Członkowie grupy mieli oferować pomoc z pobudek ideologicznych, a wynagrodzeniem były dla nich na przykład wiadomości z podziękowaniami od rodzin, którym udało się przedostać do Szwecji. Może ktoś by mógł wywieźć pieska poza strefę trzepania? Ubożeny już wesoło, czyli 4 pieski. Tak samo jak poprzednio. Przesyłki wysyła Mila. Chodzi o przerzucenie 2 ludzi do Warszawy, pisali między sobą członkowie grupy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura w Hajnówce. Zdaniem śledczych działania aktywistów przekraczały granice świadczenia pomocy humanitarnej i stanowiły ułatwienie w nielegalnym pobycie. Za taki czyn grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Czworgu oskarżonym zarzucono ułatwienie pobytu cudzoziemcom na terenie Polski wbrew przepisom oraz w celu osiągnięcia korzyści osobistej poprzez odebranie ich z rejonu granicy polsko-białoruskiej i przewożenie w głąb kraju, tłumaczył Łukasz Janyst, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej z Białegostoku. Piąta oskarżona dostarczała cudzoziemcom pożywienie i odzież oraz instruowała ich, jak uniknąć zatrzymania przez polskie organy ścigania. Udzielała im również schronienia i organizowała transport w głąb kraju, dodał. W akcie oskarżenia wspomniano o jednej sytuacji pomocy dla rodziny z Iraku oraz 25-latka z Egiptu. Śledczy ustalili, że aktywiści przewieźli jedną rodzinę do Jaktorowa pod Warszawą, a inni migranci dzięki ich pomocy trafili do Londynu oraz jednego z niemieckich miast. Do oskarżeń odniosła się grupa Granica, choć postępowanie nie dotyczy jej członków. Aktywiści zajmujący się niesieniem pomocy migrantom przy granicy uważają to za haniebny akt oraz prześladowanie ludzi niosących pomoc humanitarną. Podobne stanowisko zajęła Helsińska Fundacja Praw Człowieka, podkreślając, że udzielanie pomocy humanitarnej nie stanowi przestępstwa, a wręcz jest moralnym obowiązkiem, który zasługuje na pochwałę. Mimo postępowania sądowego, w sieci nie brakuje nagrań dokumentujących ciągłą pomoc aktywistów migrantom w przekraczaniu granicy. Kolejna grupa do ujawnienia dzisiaj, chłopacy z Sudanu. On ma problem z nogą. Chorego weźmiemy na barana, co? Mariusz, weź go chyba. No nie, Mariusz go weźmie, ty weź plecak. Daj Mariusz plecak, ja wezmę, a ty go weź. Comprende, señor? Oui. Próbujmy tego, nie, tu, tu jest droga. Tak. Nie będzie lepiej. Nie ma. Tak właśnie wygląda sytuacja na granicy. A nie. Nie ma rannych, nie ma pobijanych, nie ma po prostu ludzi. A nie, nie ma. Na granicy w ostatnim czasie miał miejsce również inny incydent dotyczący migrantów. Od kilku dni w internecie krąży zdjęcie przedstawiające najprawdopodobniej nielegalnych imigrantów. Sprawę skomentowała Straż Graniczna, wydając krótkie oświadczenie. Pojawiające się w przestrzeni medialnej doniesienia o niegodziwym traktowaniu migrantów powinny być zgłaszane organom ścigania
a nie powielane. W każdej takiej sytuacji podejmowane są odpowiednie działania przez policję, podkreśliła Straż Graniczna w komunikacie zamieszczonym na platformie X. Pogranicznicy zakończyli go stanowczym stwierdzeniem: nie ma zgody na łamanie prawa i szerzenie nienawiści. Kontrowersyjną fotografię udostępnił na platformie X Paweł Wyżykowski, który przedstawia się jako lider Konfederacji w okręgu siedlecko-ostrołęckim oraz skarbnik Stowarzyszenia Koliber. Na fotografii podpisanej Nowe Króliczki widać grupę mężczyzn, najprawdopodobniej pochodzących z Bliskiego Wschodu, którzy ustawieni w szeregu pokazują gest króliczych uszu. Ich ubrania są mocno zabrudzone błotem, co sugeruje, że przedostali się nielegalnie przez granicę Polski z Białorusią. Nie wiadomo, gdzie wykonano zdjęcie, ani kto je zrobił. Nie jest też potwierdzone, kto zatrzymał tych mężczyzn, ani jaki był ich dalszy los. Dla nieznających kontekstu opisu tego plugawego zdjęcia, Wyżykowski to hodowca królików, który w przeszłości wrzucał tu zdjęcia obdartych ze skóry zwierząt. Nawoływał też do strzelania do uchodźców. To jest pilna sprawa dla służb, skomentował jeden z internautów. Wobec licznych pytań i oskarżeń do sprawy odniósł się Krzysztof Bosak z Konfederacji. Wicemarszałek Sejmu zapewnił, że Paweł Wyżykowski nie jest członkiem formacji i nie działa w porozumieniu z partią. Rozegrany w sobotę w Berlinie ćwierćfinał Euro zakończył się zwycięstwem reprezentacji Holandii nad Turcją wynikiem 2-1. To spotkanie wywołało wiele emocji na ulicach stolicy Niemiec. Jak donoszą lokalne media, podczas meczu w miejskiej strefie kibica doszło do zamieszek. Kibice obu ekip pobili się, interweniować musiała policja. Na ulicach doszło także do aresztowań związanych z głoszeniem haseł propalestyńskich. Gorąco w Berlinie zrobiło się już na kilka godzin przed meczem, gdy tureccy kibice zorganizowali swój przemarsz. Został on rozwiązany przez niemiecką policję z powodu wykonywania przez fanów gestu kojarzonego z ekstremistyczną turecką organizacją Szare Wilki. Ten sam gest, za który zawieszony został piłkarz reprezentacji Turcji, Merih Demiral. Tureccy kibice byli później przeważającą grupą na trybunach, głośno reagując na boiskowe sytuacje. Najpierw wiwatowali, gdy Samet Akaydin dał w 35. minucie prowadzenie ich reprezentacji, a następnie potężnie krzyczeli, gdy Holendrzy strzelili 2 gole. O ile na stadionie skończyło się na przeraźliwych gwizdach, to w berlińskiej strefie kibica doszło do dantejskich scen, o czym poinformowali miejscowi dziennikarze. Niemieckie media donoszą o bójce, która wybuchła po bramkach zdobytych przez drużynę pomarańczowych. Kibice Holandii mieli sprowokować Turków, rzucając w nich kubkami, co doprowadziło do konfrontacji. Na opublikowanym nagraniu widać nacierających na siebie fanów obu ekip. Początkowo sytuację próbowało opanować kilku ochroniarzy, jednak dopiero po końcowym gwizdku na miejsce zaczęli przyjeżdżać funkcjonariusze policji. Policja miała tego wieczoru pełne ręce roboty. Jak informuje Berliner Zeitung, na ulicach Berlina aresztowano młodych ludzi, którzy głosili hasła propalestyńskie, co dodatkowo zaostrzyło sytuację. Wracamy do tragicznego wypadku w Bożencinie Dużym, w powiecie warszawskim zachodnim, gdzie 12-letni chłopiec zginął po tym, jak w grupę dzieci na rowerach wjechał samochód marki BMW, prowadzony przez 26-letniego kierowcę. Prokuratura poinformowała już, że mężczyzna był kompletnie pijany. Miał prawie 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Teraz pojawiły się nowe doniesienia, które wskazują, że nie tylko kierowca może usłyszeć zarzuty. Kto jeszcze odpowie za tę tragedię? Koszmar na ulicy Kosmowskiej w Bożencinie Dużym w województwie mazowieckim spędza sen z powiek mieszkańcom. W piątek, 5 lipca, po południu doszło tam do niewyobrażalnej tragedii. 26-letni mężczyzna rozpędzonym samochodem marki BMW wjechał w grupę nastoletnich rowerzystów. 12-letni chłopiec zginął na miejscu, nie miał żadnych szans. Jego kolega został ciężko ranny. Jak podają dziennikarze, ranny chłopiec ma złamaną nogę, ale jego życiu nic nie zagraża. Policjanci ustalili, że 26-letni sprawca tragedii miał 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Funkcjonariusze zlecili pobranie krwi od zatrzymanego. Czynności z samym zatrzymanym planowane są na niedzielę, wyjaśnił młodszy aspirant Kamil Sobutka z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. Dziennikarze wyjaśniają, że kierowca BMW nie jest jedyną osobą, która może usłyszeć zarzuty w tej sprawie. Jak nieoficjalnie ustalili,
zarzut pomocnictwa może usłyszeć osoba, która użyczyła samochód pijanemu mężczyźnie. Jechał nie swoim autem, dlatego śledczy sprawdzą, czy pomimo stanu nietrzeźwości, ktoś dał mu do dyspozycji samochód. O tym, że 26-latek jechał cudzym samochodem, głośno mówią mieszkańcy podwarszawskiej miejscowości. Pięćdziesięcioczteroletni Mirosław M., podejrzany o brutalne zabójstwo swojej matki i siostry w Spytkowicach, stanął przed śledczymi z Wadowic. Do zbrodni doszło na początku kwietnia bieżącego roku. Ciała Elżbiety i Stanisławy znaleziono w ich rodzinnym domu. Obie kobiety miały obrażenia powstałe po uderzeniu siekierą. Prokuratura ujawniła, co powiedział Mirosław M. podczas przesłuchania. Podejrzany o zabójstwo swojej matki i siostry, Mirosław M., w środę został doprowadzony do prokuratury w Wadowicach. Został przesłuchany. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Złożył bardzo skrótowe wyjaśnienia. Poinformował prokurator Krzysztof Dratwa z prokuratury okręgowej w Krakowie. Dodał, że wadowicka prokuratura, która prowadzi sprawę, wystąpiła o przedłużenie aresztu dla Mirosława M. Sąd przychylił się do tego wniosku i przedłużył podejrzanemu pobyt za kratami do 17 września. Przypomnijmy, że 3 kwietnia bieżącego roku, późnym popołudniem, w jednym z domów znaleziono ciała dwóch kobiet, Elżbiety i jej matki Stanisławy. Makabrycznego odkrycia dokonali współpracownicy Elżbiety, która pracowała w szkolnej bibliotece. Tego dnia kobieta nie przyszła do pracy i nie odbierała telefonu. Zaniepokojeni koledzy pojechali sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Niestety odkryli, że Elżbieta i jej matka zostały zamordowane. Zginęły od licznych ciosów zadanych siekierą. Podejrzanym od razu stał się syn pani Stanisławy, Mirosław M. Mężczyzna, borykający się z problemami natury psychicznej, zniknął i nikt nie wiedział, co się z nim dzieje. Szybko wyszło na jaw, że uciekł samochodem siostry za granicę. Policja opublikowała komunikat ze zdjęciem oraz rysopisem poszukiwanego. W komunikacie podano również markę, kolor oraz numer rejestracyjny samochodu, którym podejrzany miał się poruszać w kierunku granicy z Niemcami. 5 kwietnia prokuratura rejonowa w Wadowicach wydała za 54-latkiem list gończy. Mężczyzna został zatrzymany 7 kwietnia w Niemczech, kiedy spał w aucie na jednym z parkingów. Polscy policjanci otrzymali informację, że samochód oraz podejrzany 54-letni mężczyzna najprawdopodobniej znajdują się na parkingu na terenie Nadręse. O tym fakcie została poinformowana policja niemiecka, jak również Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji, które uruchomiło swoją szybką ścieżkę informacji i potwierdziło policjantom niemieckim, że jest to podejrzany o podwójne zabójstwo 54-latek. Już około godziny 13 mężczyzna został zatrzymany przez niemieckich policjantów i umieszczony w tymczasowym areszcie, gdzie miał oczekiwać na ekstradycję do Polski, przekazała Policja Małopolska. W środę 19 czerwca 54-latek został przywieziony do Polski i osadzony w areszcie śledczym w Jeleniej Górze. Lipca funkcjonariusze ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku od wczesnych godzin porannych prowadzili wzmożone działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą alkohol i narkotyki. Akcja była ukierunkowana na wyeliminowanie z ruchu drogowego kierujących, którzy wsiedli za kierownicę po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Niestety, pomimo licznych apeli policyjnych, wciąż nie brakuje osób, które wsiadają za kierownicę swojego pojazdu, będąc pod wpływem alkoholu. Kierowanie pojazdem zarówno w stanie po spożyciu, jak i w stanie nietrzeźwości stanowi ogromne zagrożenie dla wszystkich użytkowników dróg. Na takie zachowania ze strony dolnośląskiej policji nie ma przyzwolenia. W trakcie prowadzonych czynności, około godziny 7 rano w Kłodzku przy ulicy Wyspiańskiego, policjanci zatrzymali do kontroli drogowej busa marki Mercedes. Podczas rozmowy kierowca potwierdził, że jedzie od strony Stronia Śląskiego i na wskazanej trasie przewozi dwóch pasażerów. Rutynowa kontrola nie wykazała usterek technicznych busa, co dało podstawę do zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Jednak uwagę doświadczonych policjantów ruchu drogowego przykuło zachowanie kierowcy, który był wyraźnie zdenerwowany przeprowadzaną kontrolą drogową. Na tej podstawie mundurowi przeprowadzili badanie stanu trzeźwości kierującego. Niestety, okazało się, że 64-latek poruszał się po drodze publicznej w stanie po użyciu alkoholu,
gdyż urządzenie pomiarowe wykazało zawartość ponad 0,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. W toku prowadzonych czynności Mercedes został odholowany na parking strzeżony, natomiast kierujący niebawem odpowie przed sądem. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.